Siemanko, z tej strony Lighter i dzisiaj zapraszam was do pierwszego odcinku na tym kanale z League of Legends, dokładnie tak. Chciałbym właśnie wprowadzić coś nowego niż ciągle to, co właśnie Dżingis tam stawia, więc zapraszam was gorąco na oglądanie tutaj właśnie, jak ja sobie tutaj pykam właśnie rękę dziki. No to przejdźmy do gry. Tutaj są u nas banowane jakieś standardowe bany, co mi bardzo nie odpowiadają. Z względu na to bym sobie zagrał Mida i to Katariną, żeby coś nie przegrać w ten sam start sezonu, bo na start mojego grania w tym sezonie. Ale coś, napiszmy sobie właśnie Mida, abyśmy nie przegrali tego, żeby nie zepsuć gry naszym tutaj teammate'om. To na razie mamy V, bardzo fajnie, lubię V, Fubu. Troszeczkę śmiesznie, ale bardzo fajnie Vi, jeżeli ogarnie to powinniśmy wygrać. I Lucian, zalew tak samo, jakiego supporta weźmiemy. Znaczy, nasz team weźmie, no. Jak bardzo się z nim będzie kooperował. No, to tak bardzo powinniśmy wygrać. U nich Volibear oraz Caitlyn, dwie postacie, które raczej nie powinni... Ja się nie cieszę z ich widoku i tym bardziej, że właśnie jeszcze trash. Kurde, Leona byłaby gorsza, ale tak. Mamy supporta, niech się nie kłóci, że support, pewnie to super maidy, gdyż po prostu pewnie to super maidy. Ale tak, co my tutaj możemy wziąć na mida? Coś z jakiegoś safe picka, bo nie za bardzo chcemy to przegrać, prawda? Jako, że oni jeszcze nie wzięli mida, nasi przeciwnicy, chętnie bym sobie wziął jakiegoś safe picka. Piszmy sobie mag i chyba wezmę sobie albo Gregasa, albo Ani na tą grę. Prawdopodobnie bym sobie wziął Ani, ze względu na to, że bardzo łatwo bym mógł je tam zburtować, jeżeli właśnie by wybrał jakiegoś asasyna. Więc dam większą swobodę moim teammateom, jeżeli chodzi właśnie o kurde o pozycjonowanie się, tak? I tak samo dam im troszeczkę tego napięcia, że jednak ja potrafię ich zburstować. Kurde, mają bardzo tanki team, już widzę dwa tanki u nich. Zapewne tego Malphite'a zmieni. Coś zobaczymy. Wszystko zależy tylko od czasu. Ari Morgana, Ari Malphite, przepraszam. Więc tak, Ari, no kurde, nie lubi tego pika, ale ze względu na to, że nasz kur... regeneruje nam mana od razu, kiedy zabijemy jednostkę, to przynajmniej mamy jakiś malutki plus. Bo teraz trafnie lubi tej Ari. Będzie mogła nas bardzo łatwo bijać. Lecz trzymam kciuki za naszego junglera, żeby pomoże mi troszeczkę na tym midzie. Malphite chyba na topie i Volibear na dżungli. Już jeszcze zobaczymy. Teraz na naszego topa. Akurat każdy się bardzo fajnie zgrał. Baby Dragon Troll. Oby nie był trollem. Prosił o topa, dali mu topa, więc oby trollem nie był. I wziął Riven. Jeżeli to jest Malphite, to pick jest nawet w sumie dobry. Moim zdaniem. Znaczy, jeżeli będzie Volibear, to raczej powinien mieć lekkie, jak nie większe problemy. Lekkie, jak nie większe problemy. Wszystkie runki dobre. Te czary dobre, a więc... widzimy się już w grze. Okej, moi drodzy, już wróciliśmy, jesteśmy inaczej w grze. Kupimy sobie od razu skół i kupimy jak standardowo do rana oraz dwie poty. Damy się na środkową linię i patrzymy sobie na przeciwników. A więc tak, mamy Volibeara w dżungli, Malphite'a na topie, tak jak właśnie przypuszczałem. Malphite i też mają podobne... takie same początki ników, więc pewnie to są premade'y. A co mówię, że nie wiem, czy oglądaliście ostatniego mojego streama z Lola, tam było na gradzie. Wam się ostro rozpisałem właśnie na temat kraju, tak? No po prostu, no bo nie lubię, jak ktoś ciśnie na przykład właśnie po jakim kraju, ale ogólnie rozpisałem się tutaj, raczej będę ignorował takie zaczepki, coś w tym stylu, ze względu właśnie na odcinek. Chociaż ignorowanie właśnie takich... no po prostu ignorowanie tego to nie jest moja dobra strona. To nie łatwo mi to przychodzi, ale postaram się właśnie na
tego odcinka zignorować to wszystko. Fajny początek, puścił grę. Oby zaraz wrócił, tak? Bo nie mam zamiaru chyba tam z botem siedzieć w tym debuffie jeszcze kolejną minutę, tak? No, niech 20 sekund. Za dużo. Na chwilę obecną. Okej, okay, już się ponownie połączył. Oby tutaj natychmiastowo już wrzucił właśnie, kurde. Już ten i idzie do nas. Więc aż się powinien zdążyć, kurde. To jest chyba minuta 55, bo się pojawiły wszystkie stwory, czy mam 2 minuty, więc akurat za wiele nie tracimy. A zwłaszcza, że ja jeszcze zaczynam do grąpa, więc ja nie mam w czym pomóc za bardzo. Zaczniemy po prostu gierkę, tak jak zawsze, od próby last hita. Pierwszy last hit, super. Nie jestem mistrzem last hitowania, to jest, była zawsze moja słaba strona. Zwłaszcza, że gram nie najgorzej, a zwłaszcza jak na swój wiek. A lasitowanie jednak nie przechodziło mi tak łatwo. Jak nie wiecie właśnie, ludzie, którzy wygrają Ani, ale jeżeli gracie Ani sporo, to powinniście to wiedzieć raczej. I raczej to wiecie. Kiedy z Q zlasitujecie jakąkolwiek jednostkę, nawet bohatera, jakiegokolwiek miniona, odnawiam się od razu mana. W sensie, odnawiam wam się mana za tego właśnie spela. Jest bardzo fajne. Bardzo łatwo można sobie nabijać właśnie stuna, jak i właśnie łatwiej lasitować jest. Nie będę ją jakoś za bardzo pisnąć, jeżeli chodzi, kurde, już z was i jakieś bitka, jakąś większą bitkę. Staram się przynajmniej już tam spokować ją, bo ona pofejlowała spele. Albo ona straciła manę. Ojej, to jest znowu nie trafiłem. Tutaj zaskujemy sobie. Teraz tutaj jest hita i jest super. Nie wiem, jeszcze raz. Spłukujemy troszeczkę, naprawdę nie chcę, żeby ta Ari czuła się zapewnie. Jeżeli damy jej chociaż minimalną przewagę na samym początku, to zapewnie się poczuje pobitka. My sobie ładna dole, bo gdzieś mamy jakąś debuffa, jeżeli zaczęło szybko. I aktualnie jest chyba na bocie, tak? Nie, na topie. Wiem, że się będzie first blood. Bo nie, podejrzewam. I prawdopodobnie idzie teraz w moją stronę. Oby, samo nie za bardzo, nie zapraszam go w ładnym wypadku. Jeżeli przyjdzie, to go potraktuję piekarnikiem właśnie. Jednak będę musiał chyba straszować, wiecie? No, straszuję. Nie będę za bardzo już ryzykował. Znaczy nie uciekłbym. Tego misia. Też mógłbym w górę pójść troszeczkę. Te pójście w dżunglę nie było za mądre. Ten mi się też nie było. Nie jest jakoś za miły. No i ani... Znaczy nie dam za bardzo rady. Chyba nie dam za bardzo rady, kurde. Wróciliśmy, no kurde, jednak podki ją wychilały. Oliver trochę zbabysitował, ale nie ma co się nerwować. To są pierwsze fragi, one za wiele... Za wiele przewagi nie dają. Nie jest stary LOL. Bo ktoś pamięta właśnie starego LOLa, to początkowe fragi właśnie się najbardziej liczyły. A teraz to one za wielkiego właśnie wpływu na grę większą nie mają. Tylko ten trzeci, czwarty. Już coś tam widać przewagę tą, ale ten... No nie wiem, jeden kryształ na manę, coś tam tylu, to nie za wiele. No przecież. Zakupiliśmy buty, książkę, coś do picia. Nie uda mi się to na widzę. Teraz postaram się ostrożnie grać, potem się wrócę i zakupię kołardę, żeby mieć większe ubezpieczenie. Mogłem być bardziej uważny. Logicznie, bo mógł mnie zbabysitować. Teraz tak ja robię. Teraz tak ktokolwiek robi. Idę do rana i książkę. Mi się przyda ten but jednak od uciekania właśnie od jej speli. Jak wiecie, Ari ma dwa swoje główne spele namierzane. Więc wolę, żeby nie trafiła mi nimi. O właśnie. Nimi nie trafiła. Uciekniemy, nie chcę za bardzo się bić. Ma jednak damage, kocha.
No i tak, ale my poczekamy, ona ma już 6. Teraz na pewno się, że nie będę bił. Jak do mnie wjedzie, kurde, to nie za bardzo czuję się. Dobrze, oby ta Vivi działa teraz, naprawdę, jeżeli ona teraz wleci jakokolwiek ją wpaśnie, ona nie ma flesza. Ona nie ma flesza, widać radę, dobra. Jednak miała flesza, myślałem, że zużyje. Zużyła wtedy. Ale dobrze. Już teraz na chwilę obecną nie ma flesza, więc dobrze. Tutaj pobiję minionki szybciutko. Na szybko pobiję miniony i się cofnę do bazy. Nie będę ryzykował. Chociaż się wali win, to przecież nie za bardzo, nie. Jeszcze jedynie możemy wbić, tak? Ale to już ledwo. Nie, dobrze. Jednak mają rację, lepiej się cofnąć do bazy. Lepiej się cofnąć. Romero, wszędzie jesteśmy. Uważniej, cofamy się do bazy. Tutaj mam prędkość ruchu, tak? Prędkości ruchu, jako tak samo chciałbym właśnie tego zrobić, tego AP statika, więc na pewno to złożę. Nie wiem czy pierwszy, chociaż AP statik pierwszy by się nawet tam przydał, bo zobacz, że jeżeli te cooldowny na kusu właśnie 4 sekundy, to nie jest duży cooldown, więc on by się nam bardzo przydał, tak? Okej, i teraz jak widzimy, Volibear ginie i nawet Malphite, jeżeli się postarają dziewczyny tam na górze, to mogę tak samo zginąć. Lecimy dalej na lane. Tam pofarmić liciutko. Ona wygrywa na mnie 12 klipami. To nie jest jakoś przerażająco liczbą, ale zawsze wygrywa według tych klipów, tak? Ojojojojojo, znowu dałem się złapać. Dobra, oddałem jej sporo jednym ciosem. Oddałem jej sporo jednym ciosem, postawię sobie tutaj wardzika. I... wiem sobie dobrą stronę, gdybym nie będziemy się zbić. No nie wiem ile mamy staków, chyba ona nas już kliknęła jak widzi. Bardzo prawdopodobne, ale... ale lepiej być ostrożny, tak. Super spakowaliśmy ją. Użyła swojego ciastka, użyła swoje ostatnie ciastko, więc już. Nie ma bardzo co jeść. Tutaj znaleźliśmy pierwsze 120, tak? 50. To pierwsze 120 mamy zwoła właśnie dla... no, chyba. Pan kolega woli, niż by mógł sobie pójść. I już ten... tylko jesteśmy bardziej ostrożni. Ojej, ostry. To jest właśnie urok Ari, kurde. I teraz właśnie mam wielkie przeczucie, że ona ma zamiar do mnie wbić. Ja bym poprosił o dziewczynę, przynajmniej tej dziewczynki, nam idzie pomoc, bo prawda, ona jest bardzo niebezpieczna. Zawsze ze swoim ultimate. Wiem. Musi poczekać troszeczkę, aż miniony spuszczą. Ja dopiero bym mógł teraz wbijać. Dobrze, i super jest, to jest bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Dobrze. Dobrze, ja tu nie ma na razie co jak się bić. Bo tylko zginiemy i nic nam dobrego z tego nie wyjdzie. Pokniemy się tylko do bazy, kupimy sobie morze. Co by tutaj sobie kupić? Jesteśmy na nic, nie będę 40 golda czekał. Pewnie. Chociaż mogę poczekać, kurde, ale wolę mieć już buty. Już naprawdę mają strasznie czajesowaty team. Mogą mnie dopaść w każdej sekundzie z wszystkiego. Ta Ari, ten Malphite, ten Volibear i ten Thresh. Jedynie Caitlyn nie mam jak złapać, ale... nie będziemy przecież się martwić jedną postacią, tak? Musimy się tymi czteroma, które mogą nas złapać.
Widzę, że została wybuffana, te fije pierwszym kół, straciła troszeczkę mana, chociaż ta mana już jej mają pod dostatkiem. Aha, wziął bubacha, tak, wziął bubacha, dobra, nie szkodzi nic. No i nie zgankowali, to machona ma bubacha i bardzo łatwo można ją zabić, zwłaszcza, że za 18 sekund mamy ultimate'a. Dobrze. Ajajaj, źle mieliśmy ultimate, lecz flash niestety, znaczy jednak jest cenniejszy niż nasz Dibers. Trochę jeszcze o sobie trochę troszeczkę społkujemy. Zamiast w Antibersie i byś nam nie pokaleczył. Ajajaj, no kurde, niestety ten Volibear jednak jest o wiele lepszy, jeżeli chodzi o gankowanie. I nie za bardzo, kurde, ma pojęcie. Znaczy mówię, nie tyle ma pojęcie, po prostu wbijać nie w czas, tak. Ale jak mówiłem, nie ma co się spinać. Będziemy mieli łatwiej przynajmniej w lejcie. Tutaj nie ma za bardzo, to sobie opończę na magię. To jest właśnie, jednak kurde, Ari jest straszna, straszną postacią. Mamy jeszcze smoka, zawaliście, jeżeli zabijemy jeszcze Ari, przynajmniej ją tam wygonimy, kogokolwiek zabijemy, byłoby bardzo fajnie. Chyba jeszcze Riven idzie tam, lecz Caitlyn tak samo może być wielkim problemem. A tam nie mam zamiaru jak im pomóc. Wolę spuszować to im mida z Rivenką. Już dziękuję, że możemy go spuszować. I możemy puszować. I będę Tiborsa wystawia na pusza, bo to jest troszeczkę bez sensu, moim zdaniem. To jest tutaj Ward, to jest taki... taki odtresza ten Ward. I jednak, kurde moja kochana, będziemy uciekać. Tam się jakoś zasłonić i jednak chyba sam zginę. A jednak nie zginęliśmy, więc ze mną by to wyszło, kurde, 1 za 1. 1 za 1. Tower za nic w sumie, jeżeli chodzi o nas. Nic się bakniemy, tylko... tylko przychodzę, niszczę coś i się bakam, lecz... taki urok, kurde, Ari. Bo nie jestem najlepszym graczem Ari, ani, kurde, ale... ale mam nadzieję, że... no biorę ją zazwyczaj dlatego, gdy się nawet safety pick, tak ciężko się na nią gra, jeżeli się jest enemy. Mówię, nie jestem jakimś mistrzem zabijania, bo nieraz widzę, że po prostu ludzie zawalicie zabijają nią. Wygrywam, bo miałem już 2 ganki od enemy, udane 2 ganki, nie powiem. Ogólnie tych ganków było 3, z jednego sproszowałem. Ona ma o wiele więcej creepów, to samo jest ten czynnik tych 2 ganków. Zwłaszcza, że pod late'a, kiedy już się zgankują, bardzo łatwo jest. Bardzo łatwo jest zdobyć właśnie te farmę, gdzie macie dużo AP. No nic. O, Rivenka widzę tutaj z Vi, zaczynają coś ozabijać. Jak widzę, pewnie nasza kochana Ari poszła sobie po blue buffa. Co dla mnie jest bardzo fajne, gdyż ona go nie wzięła zapewne. Jeżeli wzięła, to było lepiej dla nas. Ale nie wzięła blue buffa i... tam się obijać z tyłu wszystko, tak? I
zabijemy naszego pierwszego przeciwnika. Zwolnimy mu tarczę od razu. I uciekniemy razem z Rivenką. Mógł za 3 minuty, więc nie opłacę cały twardę na chwilę obecną. Chciałbym sobie wziąć blue. Chciałbym sobie wziąć blue. Jakieś wyjątkowo, chyba zacznę częściej nagrywać lola, wiecie, bo zazwyczaj trafiam na ludzi, które po prostu zajmują strasznie, a tu widzę, że nawet ludzie naprawdę są ogarnięci. I nie było żadnego jeszcze flame'u, tak? Bo każdemu się coś może zdawać. O, w sumie wygrywamy o 5 fragów, to jest nawet dobry wynik. Jeśli sobie jednak chyba właśnie próbowałem sobie Tibersa, to się tak sobie myślę, bądź może nie będę musiał, raczej nie będę musiał. Raczej nie będę musiał. Raczej nie będę. Dobrze. Chyba kniemy do bazy. Kniemy się do bazy, zakupimy sobie nasz czarci kodeks, żeby mieć większe, mniejsze cdery. Podam sobie tego strażniczego tutama i zakupię sobie od razu soczewkę wyrocznie, gdyż nie chciałbym, żeby ta Ari miała gdziekolwiek wardy, gdziekolwiek by były wardy, tak? Bo wardy to są najgorsza rzecz. Czasami pozostawiłoby być nawet bardziej wkurwający od trolla. Bo ktoś ma wardę, a wy nie macie na mapie, tak? Tu zawsze jest fajnie, wiecie, jak się ma. Tutaj z zwardowane tu, prawda? Tak jak właśnie mamy teraz oni czerwoną dżunglę. Mamy jakąś wizję na ich, na większość mapy, tak? Mamy wizję na większość mapy. To jest bardzo fajnie, a tak normalnie bez tego, bez wardów jest ciężko. Fajnie bardzo by było, gdybym go zabił, ale chociaż 5 HP nam starczy, żeby uciec od tego fantastycznego ganka od Thresha. Akurat naprawdę dzisiaj mamy ostrego farta. 5 HP, bardzo low miałem i ja, chociaż cieszę się, że obiłem i tak samo mocno. Ta Janna, no po prostu nie masz, nasza kochana Janno, na tyle AP, żeby zabić. Nie masz na tyle AP i to się mogło skończyć twoją śmiercią i ty natychmiastowo rzekł. Kupiłem te 3 wardy, znaczy kupiłem te 2 wardy i nie zostawiłem ani jednego. To widzimy właśnie, że trefa zabiją, raczej Janna nie umarła, więc jesteśmy na plus, jak znowu. Znowu jesteśmy na plus, bardzo fajnie. Było 6-11, jest teraz 13-9, nadal wygrywamy 6. Nawet teraz 3 wargami. Chciałem zestunować tą naszą tego naszego malfighta. Jakoś właśnie nie udało, kurde, musiałem puścić tego stuna. Ktoś tam odchodził z tego, co widziałem, albo Riven, albo V, po prostu się bała tego Volibera. Mogliśmy go zabić od razu, tak? Szybciej, tak, żeby nikt nie zginął, ale ktoś tam się po prostu go przestraszył. No, jest czego, kurde, zmyślę, że tak jest silny. I ta Ali tak samo, zaraz tak dostanę w dupę, tylko zdechnę od razu. Co na takiego mam? Morolikoma, tak? To jest dobrym itemem, którego ja raczej nie będę składał, bo gdyż podobnego chyba buffa ma ten. Jako podmiot ofensywny można złożyć. Chyba właśnie też złożę Morlikona. To jest dobry item. 80 AP to nie jest mała liczba. I jego buffy są naprawdę bardzo fajne. Widzimy, jakieś bitka się kroi raczej. Albo nie. Widzimy, co fajnie udy. Chyba na fe. Oba teamy cofają do swojej bazy, więc raczej z bliski nisko wystamy. Skasowaliśmy warda i jeżeli ta Ari się jeszcze nie skapnęła, to możemy bardzo łatwo ją zabić. Skapnęła.
Tutaj nie mamy Warda, lecz czyli i dobry. Dobry pofytek, kurde, to mnie goni trashu, to mnie goni trashu, to ja chciałbym jakoś flashować fajnie. Chciałbym jakoś fajnie flashować i udaje nam się w końcu kogoś zabić. Tutaj to samo, zaznaczę sobie Ari. Pośrednio cel zaznaczę. Tutaj akurat jest Riven. O, 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 o. Bardzo ładnie tutaj zagrała ta V. Baron bardzo obił, a jako że Ari jest o wiele bardziej papierowa niż niż V, to oberwała mocniej od tego Barona. Tutaj kurde już widzimy naszego przyjaciela Wolimisia, którego bardzo chętnie bym zabił, lecz niestety kurde Wolimiś ma już kamienną kurczugę. Tak, kamienną kurczugę to się zachęcało. Kamienną zbroję, więc jest strasznie wredno, wredny, jako że tak samo jego pasywka jest, ma bardzo mały cooldown jego pasywka i jest naprawdę bardzo wkurwający. Jego pasywka ma tak mały cooldown, a jest tak silna w późniejszych late game, tak? Że po prostu to jest katorga, co się jest jego pasywko, chociaż wygrywamy 2 smokami i 5 zabójstwami, nadal odczuwam tą różnicę, tak? Malphite ma 6 fragów, a nie składa się po AP. To może pójść w obie strony, tak? Mają i tanka, jakiegoś bardziej nafidowanego, i ale jednocześnie nie mają żadnego damage'a nafidowanego, tak? Jedyny, kto tam bije to jeszcze damage, to jest Volibear i chyba Ari. Caitlyn widzę bardzo i nie idzie, 0-6. Ojojoj, niestety nie zablokował. Nie zablokował nasz Lucian do strzału. Więc no to mi sobie dobrze Volibeara, nie lubimy jak ktoś o kogoś obraża. Nie zablokował tego strzału, ale jednak Shield Jany robi swoje. Już idziemy do ciebie na górę. Już idziemy do ciebie na górę. Chciałem się jej tam od tyłu zrobić. My to właśnie widzimy Malphite coś tam bije. Bardzo ładnie zagrała ta wina, naprawdę fajnie by się cofnęła w moją stronę, a nie uciekała w drugą. Nie cofnęła się w drugą, bardzo fajnie to zagrała. Więc mądrze zagrała, tak, użyła budzgu. To nie jest częste właśnie w grach tego typu. Bardzo często się człowiek zapomina, lecz użyła mózgu tym razem i wygrała. To jest dobry pomysł, żeby pójść na middle, gdyż ten Volibear naprawdę może nas zabić każdego na solo. Nie ma postaci, która sobie da... Znaczy na chwilę u nas nie ma postaci, która sobie da radę na Volibeara. A jednak w team fightie on za wiele nie zrobi, tak? Za dużego bursa by dostał. So let's go all mid. To był naprawdę dobry pomysł przeciwko Volibearowi. Bardzo dobry pomysł przeciwko Volibearowi, po prostu nie będzie miał jak po prostu zadać swój damage, bo mnie za bardzo zbursowany. I mi jednak trzeba komuś tam pomóc. Ona nie ma jak uciec. Jednak nie ma jak uciec. Tutaj widzimy, że Fenta się nam... po dżungli Caitlynka. Zostawmy ją w spokoju, chodźmy mida spuszować. Spuszujmy mida. Przydałbym nam się ten drugi tower na później, żeby potem po prostu nie mieć problemu z tym. Czuję właśnie w takim teamfight, gdzie ten właśnie jeden tower może nam ostro właśnie przesądzić o grze. O grze, o inhibitowe, tak? Może tak. O inhibitowe, przepraszam. Nam to przesądzi.
jak widzicie, już Anka zaczyna coś naprawdę bić. Bardzo fajnie, że my taki, a nie inny team. Nasza kochany Tibet powinien wrócić do bazy. Bardzo to samo, ten dużo bije. Bardzo dużo bije Lucian. Co na Luciana powstało? To się boję podchodzić za bardzo. Ja się czuję, że spłynę albo na ulta i ku Malfajta, albo po prostu na jakieś głupie ku Ari bądź Ekum Ari. Tu niebezpieczne to jest. Zmienimy go. Zmienimy go z W. Uniknijmy tego i uciekajmy jak gdzie pieprz rośnie. Bo niestety nie uciekliśmy. Jednak nie spodziewaliśmy się Volibera. Wygramy raczej ten teamfighter, jeżeli ktokolwiek uciekł, nie byłoby bardzo fajnie, jeżeli ogólnie by teraz uciekł chociaż Lucian i Janna, to już by było coś, gdy Janna tak samo polegnie. Wygrywamy tylko 6 killami, utrzymujemy się na tej właśnie liczbie 6 killi. Już jak wiadomo, tu nie kile grają, tylko najbardziej tutaj gra zgranie drużyny. Spuszowane. Puszowane, tutaj mamy inhibitor na bocie. Nie za bardzo sobie Caitlynka radzi, a ja robię leciutkie cięcie. Okej, moi drodzy, wracamy już po cięciu. Chciałem otworzyć drzwi nieznanemu panu. Wyruszamy za mida razem z naszym teamem. To widzimy już na bocie. Caitlynka chyba nie za bardzo sobie daje na te miniony. Odpuszcza sobie te super miniony. Pójdźmy tak samo na Barona. Baron może nam bardzo pomóc. Next Dragon, napiszmy Next Dragon. Jaki to ten buch nam trzeci będzie dawał? Prędkość ruchu. Tak, mamy już smoczy gniew, tak? Czyli już nam pomaga w puszowaniu. Prędkość ruchu też nam się przyda na tylko Volibera oraz całą jego spółkę, która ma jakiś lepszy chase. Ja widzę od razu Warda, właśnie nie pomyślałem o tym, że można Warda właśnie. Podoba nam się tutaj ten krabik, którym zjechałem sobie bardzo dużo many. A chciałbym właśnie wziąć Luafa, jeżeli jest w ogóle. No, jak widzicie, no, Volibear nie za wiele zrobi, bo mam po prostu za duży burs na twarzy. Go and nie ma już sensu Barona, jeżeli Volibear już nie żyje. Po prostu spuszujmy te miniony. Pójdźmy skończyć tą naszą gierkę. Już nic tutaj reportu nie dadzą. Gra już jest zapewne skończona, jednak jeszcze muszę się obawiać, jak Caitlyn, bo jak dla mnie robi ona damage, nawet jeżeli jakiś nie strasznie duży, jednak robi, tak? Dałaby nam się pomóc weekend end. Możemy to po prostu skończyć. Or no. Back poly life. Nie, jeżeli jest Volibear, to jednak nie możemy tego skończyć. Myślałem, że nasz team bardziej się podepnie pod pusza. Tak, my nie za wiele możemy zrobić na chwilę obecną. Jedyne co możemy robić, to nie ginąć. Nie bakaj się tutaj, moja kochana Janno. To jest najgłupszy pomysł chyba w twoim życiu, jeżeli tam się bakniesz. Przed Malfightem mniej się mądrze bakać. Pamiętajcie, że nie bakajcie się przed swoimi przeciwnikami. Najlepiej wybierzcie sobie jak najdalszą pozycję, żeby się baknąć, bo zawsze nie mogą was chase'ować, a wy nie musicie tego widzieć, tak? Nieraz miałem sytuację, gdzie po prostu ginąłem ze względu na to, że baknąłem się za chciałem się bakać za blisko po prostu, a przeciwnik chase'ował mnie. Idziemy na topa, ja odpuszczuję sobie topa tutaj chętnie. Zawsze jakieś tam chyba 300 golda, tylu powinien tutaj nabić w tej faremce wielkiej. Tak samo, że nie jestem tankiem ani nic, żadnego armora nie mam jeszcze, to nie za wiele mam tutaj do stankowania.
Powinienem szybciej budować tego builda, naprawdę, jak mówiłem już, ramienie nie jest moją dobrą stroną i nigdy nie było. Tylko tak samo się boję zostawić swoich teammate'ów samych. Nie bardzo chciałbym się cofać teraz. Guys, just back. Nie możemy się na chwilę obecną bić. Ja muszę cofnąć się do bazy, kupić jakiś tam item. Jaki to będzie item? Teraz tak, sprzedałbym, na pewno sprzedamy. Nie budować tak, Echo Luden, tak? Rabadona oraz chyba Zonie bądź pustki. W Zonie ma te swoje właśnie 120 AP i 50 armora. To jest bardzo dużą ilością, jeżeli chodzi na AP i ma bardzo swoją fajną, swoje użycie, tak? Ale na chwilę obecną zaczniemy sobie już budować tego AP statyka. Tego AP statyka zaczniemy budować, potem po AP statyku w Rabadona. Na pewno nam się przyda, chociażby na koniec gry, gdzie no powinien mieć ten, po prostu ten build szybciej, tak? Nie poszło mi bardzo na linii, chociaż jestem, mam staty na plus, tak? 2 na plus federatio cały heal na Deda. Półtora killa, tak, półtora killa, dwa. Riven. Come to us. Zobaczaj tego. Bardzo. Nie wiem czy... Riven. Free miss. Coś zmisowało, dwóch tam nie jest. Bawiłbym się. Maybe go all bot. Może chodźmy właśnie wszyscy na bota. Jak ten jedna czarna owca nie chce pójść za nami, to my powinniśmy pójść za tą czarną owcą. Wolałem użyć tego, naprawdę nie chciałbym zginąć już w tak ważnym momencie, zwłaszcza że jeszcze Lucem by się nam przydał w puszu. Ile tam nie zużyłem, dobrze. I Ari, Caitlyn, znaczy Ari też, osoby, które miały jakieś tam już większe szanse, żeby nas zastopować w tym całym naszym puszu, poległy. Raczej to już jest GG dla teamu drużyny niebieskiej. Niebieskiej. Dla nas czerwonej, dla nich niebieskiej. Po tej stronie zawsze są niebiescy byli na starej mapie. Więc na chwilę obecną po prostu raczej to tylko odpuszczować przynajmniej ostatni tower. O kurde, jak widzimy, to jeszcze nie mamy za wielkich szans tego skończyć, chociaż jak się nie, niestety nie skończyliśmy tego, nie spuszczowali nasi za bardzo. Lucian myślałem, że pójdzie od razu właśnie podpuszczować tego midlane'a, bo się szybciej mi zrespi Tibers, lecz jednak nie zrespił. Pójdę sobie po raz pierwszy rozświetlę ten item, bo dawno nie grałem w LoL'a. Ostatnio właśnie zainstalowałem go, wróciłem do niego i... Nie, to jest, podobnie do tego co słyszałem, to jest item zastępujący Zonie, tak? Znaczy Zonie. Objęcie ognia, tak? Widzę Fire Raspa. To jest taki AP Static, tak? To jest nawet fajne, ale... Będę nie zostawiać raz na tyle. Tak, ten AP Static niby coś tam zastępuje tego Twojego Raspa, tak? Jest zawsze dodatkowy tak? Dodatkowy AP z ataku. Ogólnie co tu robi? Poruszanie się i atakowanie generuje ładunki. Po uzbieraniu następującej liczby następnie trafienie zakręcie zużywa wszystkie ładunki. Aby zadać dodatkowo 149 punktów profil, mogli się następować liczby z celów 4. Czyli to się tak rozkłada, no bardzo jak statyk. No to jest co? To już myślę, że to nie jest w tym stylu. To jest po prostu AP statyk. Teraz postaram się przejść na plecy moich przeciwników. Testunować naszą... Ojojoj, ale spłynęła. Testunować naszą Ari w przeciwnym teamie i
Jednak kurde, ten statyk jest o wiele lepszy dziwnie. Co o wiele lepszy, co łatwiej się go używa, tak? On się sam używa. A mam jakiś swój FPS pod koniec akurat. On się sam używa, a zazwyczaj właśnie z Twojej pracy miałem taki problem, że zapomniałem go używać. Jakiś spadek FPS-ów mam akurat pod koniec nagrania. Lecz to nam nie przeszkodzi w zakończeniu tej gry. Ja już puszczę klawiaturę i myszkę. Gra była bardzo fajna. Ja tutaj tylko wam jeszcze pokażę tabulator. I zapraszam was do kolejnego odcinka z gry League of Legends. Pozdrawiam i trzymajcie się serdecznie. Pa, pa.